Dzień dobry Państwu. W moim dzisiejszym programie mam zaszczyt gościć panią poseł Gabrielę Masłowską, pani poseł z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za pani cenny czas, za przybycie do naszego studia. Proszę Państwa, chciałbym dzisiaj się odnieść i porozmawiać z panią poseł oczywiście o wyborach prezydenckich. Chciałbym poruszyć sprawę Smoleńska, ale chciałbym poruszyć sprawę Smoleńska w kontekście tego oto wydania Newsweeka z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Na okładce i podpisem zamachowiec. Wedle informacji, które posiadam, pomysłodawcą tego, tego zdjęcia, tej sugestii jest Tomasz Lis. I tutaj moje pierwsze pytanie do pani poseł. Tak. Jaka była pani reakcja, kiedy pani zobaczyła tą okładkę i tą sugestię? No, że pan Jarosław Kaczyński jest zamachowcem. No oczywiście jest to informacja niewiarygodna. Natomiast jeśli chodzi o pana Lisa, jak i w ogóle media tak zwane resortowe, można się wszystkiego spodziewać i nie jesteśmy tym nawet zaskoczeni, co tutaj się pojawia. I tak trzeba patrzeć przez pryzmat tego, że poszukiwane są różne, no nawet sprzeczne z, nie tylko ze zdrowym rozsądkiem, ale z kulturą jakąkolwiek osobistą, takie chwyty, żeby opozycję marginalizować, żeby ją utopić. Tym bardziej, że zbliżają się wybory i prezydenckie i parlamentarne. No więc walka jest o wielką sprawę, o to, żeby utrzymać się przy władzy. No i to jest tylko dowód na to, że nie przebierają w środkach, żeby społeczeństwu, żeby narodowi polskiemu zasiać wątpliwości, czy po prostu obrzydzić osoby, które mają wpływ na życie polityczne w naszym kraju. To prawda. Pan Tomasz Lis, jak pani wie, był szkolony, przebywał trochę w Stanach Zjednoczonych, tam myślę szkolił się w żurnalistyce amerykańskiej. Wiemy z żurnalistyki amerykańskiej, że dziennikarzom amerykańskim nieobce jest łganie na wizji, tylko po to, żeby wzbudzić sensację. Niedawno mieliśmy ciekawy przypadek, jak to jeden z najbardziej sztandarowych amerykańskich dziennikarzy wymyślił oto sobie historyjkę, że w Iraku leciał helikopterem, po czym zestrzelono ten helikopter, on cudownie się z tego helikoptera uratował i jeszcze nawet koledze ratował życie, co później się okazało oczywiście, że nigdy w helikopterze nie był, na żadnej misji nie był, żadnego helikoptera nie zestrzelono i generalnie było to wszystko jego własną konfabulacją. No to ten artykuł jest tylko potwierdzeniem, że pan Lis dobrze z tych nauk korzystał, po prostu wyniósł wiele z tych nauk i tylko przerażenie ogarnia i no i wielki właściwie ból i znak zapytania, że część polskich mediów weszła na tą drogę. No niestety większość nawet powiedziałbym mediów, bo niestety żyjemy w kraju, w którym większość, około 90% mediów jest posiadanych przez 6 największych koncernów medialnych na świecie. Tak, no jest to czwarta władza i spełnia tutaj w takich sytuacjach newralgicznych jak wybory czy przed wyborami widoczne jest, że spełniają to zadanie czwartej władzy. Najciekawsze jest to tylko, że ta czwarta władza, która powinna spoczywać w naszych rękach, przecież czwarta władza, która ma za zadanie kontrolować pozostałe trzy władze, prawda? Tak. Nie spoczywa w naszych rękach. No więc jak my mamy korzystać z naszych przywilejów, z naszych możliwości, żeby kontrolować trzy pozostałe władze, jeżeli ta władza czwarta, prawda, prasa, nie jest naszą własnością. My nie możemy, nie mamy narzędzi, żeby ją kontrolować. Ja powiem wprost. Jest to dramat polskiego narodu. Tak to trzeba widzieć. To jest dramat. Dlatego, że tego typu artykuły i takie postępowanie mediów, które są w obcych rękach w Polsce, powoduje dokładnie z dobrym skutkiem zainfekowanie umysłów Polaków takim wirusem, który niektórzy określają, i tak bym też to nazwała, wirus odpornościowy. Powoduje ten wirus uodpornienie Polaków na prawdę, powoduje uodpornienie na
na obiektywne spojrzenie na problemy, które autentycznie są w Polsce. I reagowanie. I na reagowanie. Wirus odpornościowy. I spowodowało to zainfekowanie dużej części umysłów polskiego społeczeństwa. I to jest dramat, ponieważ takie zmiany w świadomości, które wywołują właśnie tego typu media, są bardzo trudne do zmiany, do odwrócenia. Wymaga to wiele, wiele lat, żeby zmienić mentalność ludzi, żeby ją po prostu wyprowadzić z tego dna. No ja właśnie tutaj w tym kontekście, co pani powiedziała bardzo słusznie, chciałbym zacytować cytat, który użył, przypuszczalnie odrobinę wyrwany z kontekstu, niemniej prawdziwy. Bo oto co pan, na jakie słowa pan Lis się powołuje, w raczej lisiej metodzie, cytując słowa, które tutaj się zarzuca prezesowi Kaczyńskiemu, cytuję, nie interesują się polityką, oczywiście mowa o Polakach, o wyborcach, prawdopodobnie, jak tu sugeruje pan Lis, o wyborcach PO, nie interesują się polityką, bo albo pan Bóg nie dał im za dużo rozumu, albo łatwo i nimi manipulować. To jest dokładnie to, o czym pani mówiła. Tak. Z tym, że tutaj, jak widać, Lis w typowo lisi sposób tak. użył tego w takim kontekście, tak. żeby zantagonizować tak. i wyalienować żeby ludzi. Dalej którzy... kopać rowy między tak. Kaczyńskim i Prawem i Sprawiedliwością, a Polakami. Tak jakby żeby jeszcze ten ruch rowy. Mógł być głębszy. Tak jakby mógł być jeszcze głębszy. To jest po prostu dramat. Ale dla ludzi cokolwiek myślących. Sądzę, że tego typu nachalna propaganda, jaka ma miejsce w tym przypadku, prawda, i nie tylko, no, powinna być jakimś sygnałem ostrzegawczym, że coś jest tutaj dziwnego, że jakieś są powody tego po prostu, tego bezwzględnie krytycznego stosunku do pana Kaczyńskiego. Jakieś są powody bardzo głębokie. Dlaczego im tak bardzo na tym zależy, żeby zdyskredytować? Odpowiedź jest jedna. Utrzymanie się dalej przy władzy, dla własnych karier, dla stanowisk, dla oczywiście wielkich apanaży. No i mnie pozostaje tylko mieć nadzieję, że w okresie powojennym propaganda komunistyczna też robiła swoje. Może nie były to tak wyrafinowane metody, jak no dzisiaj właśnie, się stosuje. Co znamienne komuniści tak, nie wykorzystywali tak, jeszcze. Ale część społeczeństwa, chociażby żołnierze wyklęci i nie tylko, nie dała się zmanipulować tej propagandzie. I ja głęboko wierzę w godność, w mądrość mojego narodu, który w sytuacjach uważam podbramkowych, potrafi się jednak mobilizować, że do pewnego czasu naród polski nie lubi być poniżany, a uważam, że to, co się dzieje w tej chwili, chociażby ze Smoleńskiem, ale nie tylko, cała propaganda mediów mainstreamowych, to jest po prostu obrażanie Polaków. I dlatego myślę, że Polacy po prostu w pewnym momencie powiedzą temu dość, dość. Pani poseł, tak powracając jeszcze do manipulowania. Proszę sobie pomyśleć. Mieliśmy niedawną katastrofę Germanwings, prawda, samolotu tragiczną. Pilot z osobistych powodów zdecydował się popełnić samobójstwo i zabrać ze sobą odrobinę niewinnych ludzi. Jak wiemy, już w ciągu 2 tygodni mieliśmy kompletne stenogramy, na których nawet wymieniono momenty, w których oddech było słychać pilotów, tudzież osób, prawda, bliskich kabinie. Oto mamy 5 lat śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej i dopiero teraz przez przypadek, przed kampanią wyborczą prezydencką, mamy kolejne, prawda, newsy co do uzupełnionych stenogramów i mamy całe wręcz frazy, które okazało się nie padły, zostały usunięte, bo się okazało, że teraz ta lepsza wersja, że tak powiem, wyczyściła tamte i oto mamy nowe. Jak pani się do tego stosunkuje? Czyżbyśmy nie mieli dostępu do technologii, która pozwoliłaby odczytać te czarne skrzynki? Panie redaktorze, jest dostęp i dzisiaj nowoczesne metody na to pozwalają. I jest taka możliwość, tylko musi być wola polityczna. Władza dokładnie nie chce tego zrobić. W każdym wypadku katastrof lotniczych dowiadujemy się w ciągu kilku dni, jaka była przyczyna. Więc dlaczego wobec tego poniżają Polskę w ten sposób, że
Po pierwsze oddali je w śledztwo w ręce Putina. Pan Tusk dokładnie. Przepraszam pani poseł. Tutaj akurat niestety nie mieliśmy wyjścia. Niestety samolot nie był zakwalifikowany jako lot państwowy. Był to lot cywilny i zgodnie z konwencją chicagowską niestety Rosjanie mieli prawo prowadzić ale śledztwo. Ale dlaczego nie, ktoś nie zadbał o to, żeby to było właśnie no, tak zakwalifikowane? To było zaniedbanie, ale to niestety nasza wina. To no było tak, niestety no tak, ogromne ale nie nasza, tylko rządu. Rządu, nie nasza. Ja broń Boże nie mam, chciałam... To była wina rządu. Tak, rządu. Więc po pierwsze oddali tam. Po drugie... Jest dziwna rzecz, ale odnoszę wrażenie, że tu mamy cały czas do czynienia z manipulacją, że komuś bardzo zależy na tym, żeby ukryć prawdziwą przyczynę, bo jak inaczej można to tłumaczyć, że przez 5 lat niewyjaśniona została przyczyna i za każdym razem wrzuca się, robi się wrzutki o jakichś sensacjach nowych, no ale na ogół zawsze winni są piloci. Na początku już wiedzieliśmy, nazajutrz o tym i teraz wielką rewelację odkrywają, że piloci, no i tam się wrzuca, ktoś wypił piwo, czy koniak, czy prawda, tak jakby to rzeczywiście było w tym wszystkim najważniejsze. Jest pytanie. Pojawiły się teraz ze strony dziennikarza śledczego niemieckiego jakieś informacje o informacjach, które posiadają niemieckie służby BRD. Wobec tego, jaki jest problem, żeby prokurator generalny Seremet lub prokuratura wojskowa wystąpiły do podobno bardzo zaprzyjaźnionego państwa, bo zawsze nam tłumaczą, że jesteśmy takimi przyjaciółmi z Niemcami, żeby wystąpili, mają podobno bardzo dobre relacje z Merkel, żeby wystąpili o to, żeby nam udostępnili te dokumenty i żeby je włączyć oficjalnie do śledztwa, które jest prowadzone w Polsce. Jaki jest problem? No ale nie można, albo dlaczego nasi dziennikarze śledczy, skoro powzięli taką informację właśnie z BRD, dlaczego nie wybiorą się na Ukrainę czy do Rosji? Tam była mowa o tym, że to zrobiły służby rosyjskie pod przykrywką służb ukraińskiej, o spotkaniu w pewnym mieście. Dlaczego się nie wybiorą tam, jeśli chcą być rzeczywiście dziennikarzami śledczymi z prawdziwego zdarzenia i nie próbują weryfikować. Nie mamy takich działań, a z drugiej strony pan Komorowski oświadcza wczoraj, że nie jest potrzebne śledztwo międzynarodowe, bo właściwie to by było tak, jakby Polska sobie nie potrafiła sama z tym śledztwem, żeby bo to była ujma. No rzeczywiście nie potrafi sobie poradzić z tym śledztwem. I twierdzi ponadto, że wrak to niekoniecznie trzeba sprowadzić, bo to przecież nie jest jedyny dowód. Tak powiedział wczoraj pan Komorowski. Jeżeli prezydent państwa, gdzie się wydarzyła taka tragedia, zajmuje takie stanowisko, no to nie dziwmy się, że Rosjanie będą to wykorzystywać i będą manipulować. I odnoszę wrażenie, że komuś bardzo zależy na tym, żeby się nie ujawniła właściwa przyczyna. Tam w tej książce tego dziennikarza niemieckiego mowa jest o tym, bo są przedruki przecież już fragmentów w języku polskim, mowa jest o tym, że tam był w to zaangażowany wysoki rangą polityk polskiego rządu i miał kontakt, mający kontakt ze służbami rosyjskimi. No to, jeśli takie informacje padają, dlaczego nie ma ze strony polskiej dociekliwości? Dlaczego nie zwrócili się do BRD czy służb niemieckich, federalnych, tak, o udostępnienie tych dokumentów, które posiadają. Dlaczego? Jaki to jest problem? Więc ta cała historia jest po prostu, no oczywiście dla rodzin wielką tragedią i dla nas wszystkich bardzo bolesna, ale ma też wyraźnie wydźwięk polityczny. Pokazuje, że że polskie państwo jest w rozkładzie. To zresztą sami... Zatem rozkład LIS wini Kaczyńskiego? No, Kaczyńskiego. Jaka w tym wypadku jest wina Kaczyńskiego? No, jaka on w tym mówi wypadku? Wprost, po katastrofie smoleńskiej Jarosław Kaczyński z rozmysłem zniszczył jedność Polaków i instytucje państwa, sugerując, że przed katastrofą smoleńską Polska była jednością. A po pierwsze nie była jednością, oczywiście. To jest pierwsza kwestia. Po drugie, no... Nie obciążałabym za coś takiego w żadnym wypadku pana Jarosława Kaczyńskiego, bo
bo do nas wszystkich, obowiązków nas wszystkich, a cóż dopiero w sytuacji, kiedy ginie brat, ginie prezydent, żeby no, pielęgnować te wydarzenia w pamięci polskiego narodu, bo jeśli my zapominamy o tym, co było naszą przeszłością, to przed nami jest też żadna przyszłość, więc ja tu żadnej nie widzę jakichś działań, tak jak się tutaj sugeruje, działań jączących czy coś w tym rodzaju. Jest zryw pewnej części społeczeństwa, to się zaczęło rzeczywiście po Smoleńsku. Pewna część społeczeństwa polskiego jest wytrwała w tym swoim podejściu do kwestii Smoleńska. No i tylko należy to uszanować, nikomu nie możemy przecież zabraniać. No i dobrze, że pan Kaczyński jest osobą, że jest osoba, wokół której się jednoczą ludzie. No musi być ktoś, bo jeśli nie ma autorytetów, to łatwiej jest uderzyć w owczarnię. I ja myślę, że główny cel tego artykułu jest taki. Zniszczyć wszystkie autorytety, w znacznej mierze im się to udało, a teraz się czepiają już w sytuacji podbramkowej, bo czują, że giną od broni, którą sami używają. W tej sytuacji podbramkowej czuję, że po prostu sięgają już do ostatecznej broni. Pani poseł, postawię taką tezę, zaryzykuję taką tezę, że właśnie po katastrofie smoleńskiej te polaryzacje, które dzieliły Polaków, one się zaczynały niwelować. Że właśnie po katastrofie smoleńskiej zaistniało coś, czego byliśmy świadkami na przykład w czasie powstawania Solidarności. Ta wielka tragedia zaczynała jednoczyć Polaków. I ja myślę, że władza, która wtedy już wiadomo było, że spocznie w całości w rękach PO, to ich przeraziło. Ja myślę, że to do dziś ich przeraża. To jest ponad wszelką wątpliwość. I jeśli jest naród podzielony, to łatwiej nim rządzić. Przestraszyli się siły, która się ujawniła w polskim narodzie wokół w związku z tą tragedią. Przestraszyli się siły, no i cały czas próbują to zbagatelizować, ośmieszyć, próbują zamknąć usta, żeby nie mówić o Smoleńsku, bo po co? Każda wzmianka o Smoleńsku to jest według nich jątrzenie. To nie tylko pan Lis, ale wszyscy reprezentujący jakieś urzędy, ministrowie, czy nawet pan prezydent Komorowski, woleliby nam zamknąć usta, zastraszyć, ośmieszyć. Zastraszanie, ośmieszanie Polaków to jest po prostu broń skuteczna, ponieważ nikt z nas nie lubi być zastraszany i ośmieszany tym bardziej. Bardziej jeszcze ośmieszany niż zastraszany. Wobec tego ośmieszając wszystkich, którzy trwają na tym posterunku i bronią prawdy historycznej, jest stosowane no, jako broń, która jest dosyć, przynosi dobre efekty i nie zawahają się użyć tego w każdej sytuacji. Jeśli chodzi o pana dziś jaśnie panującego pana Komorowskiego, wolałbym się nie odnosić szczególnie do tego, co pani cytowała, do jego wypowiedzi odnośnie katastrofy, ponieważ ja wolałbym, żeby ten człowiek skupił się na poprawie swojej ortografii języka polskiego, niż wypowiadanie się w dziedzinie, prawda, lotnictwa cywilnego czy wojskowego, bo może jeszcze coś o wojskowym wie, ale natomiast o cywilnym, a jak wiadomo, samolot był zgłoszony jako lot cywilny, to ten człowiek pojęcia na pewno zielonego nie ma. I chciałbym jeszcze tylko na koniec, pani poseł, czy pani mogłaby zrobić coś w kierunku wyjaśnienia sytuacji, w której w latach, na początku lat 90. pan ówczesny wojskowy, prawdopodobnie już wtedy silnie związany z WSI, Bronisław Komorowski, ogromną kwotę 260 tysięcy marek niemieckich przekazał do panu Reisacherowi, który miał te pieniądze zainwestować w imieniu pana Komorowskiego. Pan Komorowski przyznał się, że te pieniądze rzeczywiście były przekazane. Zacytuję słowa pana Komorowskiego, kiedy było to zapytane przez niestety Gazetę Wyborczą. Mnie ukradziono wówczas te pieniądze, cytuję, które pożyczyłem od rodziny, czyli sugeruję, że to nie on posiadał tak ogromny majątek, tylko jego rodzina. Mnie ukradziono wówczas te pieniądze, które pożyczyłem od rodziny i powierzyłem panu Reisacherowi, który je umieścił w jakiejś piramidzie. I oto później się okazuje, że pan Komorowski swoje kontakty w WSI wykorzystuje po to, żeby przymusić oszustów, żeby pieniądze oddali.
I podobno to się udaje. Do dziś nikt tego nie bada, do dziś nikt tego nie sprawdza. Skąd pan Komorowski w tamtych latach posiadał ogromny majątek? Proszę państwa, proszę pana, problem polega na tym, że wszyscy ci, którzy by mogli to sprawdzić, wszystkie służby, są niestety upolitycznione, są od nich uzależnione. I oczywiście trzeba o tym pisać, mówić, trzeba o tym pytać, będziemy o to pytać, tak? Natomiast ponieważ są to ludzie związani często z rządzącą partią i z nimi powiązani i nie tylko ideologicznie, ale służbowo, to ja myślę, że przyjdzie czas na wyjaśnienie tego. Obawiam się, że na tym etapie będzie to po prostu mało realne. Musimy zrobić wszystko, żeby zmienić ten stan rzeczy. Czy Polacy, trzeba sobie zadawać pytanie ciągle, czy Polacy chcą dalej żyć w takim państwie, gdzie jest chaos, gdzie jest korupcja, gdzie pieniądze ze spółek Skarbu Państwa i różnych tworzonych komitetów i nie tylko, przelewa się na konta publiczne, gdzie mamy do czynienia z upadkiem moralnym elit, gdzie mamy do czynienia z kompromitacją, jeśli chodzi o sprawę Smoleńska na arenie międzynarodowej, prawda? Gdzie jest rosnący dług publiczny przekraczający bilion złotych, gdzie na przykład w przyszłym roku trzeba będzie połowę dochodów budżetowych rocznych przeznaczyć na rolowanie długu, na spłatę rat przypadających. Więc no po prostu stan gospodarki, służby zdrowia, kultury jest katastrofalny, katastrofalny. To jest bicie na alarm. Nie mówię już o polityce zagranicznej, która ma charakter kompletnie serwilistyczny, służalczy, zarówno kiedyś wobec Rosji, a teraz wobec Niemców, wobec Merkel. Czym się nam oni odpłacili, to już widzimy. Merkel zabroniła lokalizacji stałych baz wojskowych NATO, nie zgodziła się na terenach wschodnich Polski, na usytuowanie antyrakietowych wyrzutni skierowanych na Rosję i na Bliski Wschód, które by mogły bronić Polskę. Także nie wyraziła zgody. Jak się zachowuje Unia Europejska w sytuacji konfliktu? Mamy niepocieszający przykład Ukrainy. Na niewiele możemy liczyć. Nastąpiło rozbrojenie kompletne Polski. Usypiali naszą czujność przez wiele lat, że w razie czego to będzie nas NATO bronić, prawda? Jeśli minister obrony narodowej jest psychiatrą, jeśli minister spraw wewnętrznych obecnie, to jest pani katechetka. Jeśli wiceministrem finansów, jednym z 10, proszę zauważyć, 10 wiceministrów finansów, jest polonistka z Częstochowy, gdzie w spółkach Skarbu Państwa usadawia się ludzi niekompetentnych, zupełnie zdaną z resortem, z specyfiką jego, nie mających nic wspólnego, po to tylko, żeby im wynagrodzić no, postawy wasalne. Lojalność. Jest pytanie. Pojęte. A skąd my wiemy na przykład, że nie przyjdzie tej koalicji i temu rządowi? Przecież tyle razy okłamał Komorowski. Obiecał, że podatki nie będą podnoszone. No, on się tym specjalizuje. Proszę bardzo, że nie będzie GMO w Polsce. Wyraził zgodę na wprowadzenie GMO do obrotu. Sam byłem pod pałacem protestować tak, przeciwko temu. Więc to jest zamknięcie drogi dla polskiego rolnictwa, gdzie żywność wolna od GMO Polski. Była to jest zgodził się na podniesienie wieku emerytalnego, a mówił, że tylko to będzie swoboda wyboru. Nie doprowadził do likwidacji abonamentu, a mówił, że się trzeba zastanowić, bo on nie musi być płacony. Tusk wywoływał, nie płaćcie. I teraz dziesiątki tysięcy ludzi ma problemy, bo komornicy zabierają kwoty, które wynikają z tego niepłacenia wraz z odsetkami. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyegzekwowała, żeby w budżecie przeznaczyć kilkaset tysięcy złotych, zwiększyć im budżet, bo muszą zatrudnić wiele osób, żeby rozpatrywać wnioski, które ludzie skierują, żeby umorzyć im. To by trwało bez tych pieniędzy około 5 lat. Tak skróci się okres rozpatrywania wniosku do 2 i tak dalej. Podnoszenie podatków. Tego nie ma końca. Przepraszam, nie ma końca. Więc jest pytanie, czy chcemy dalej żyć w takim państwie? Ja odpowiem chętnie w imieniu swoim, że nie. Pani poseł, jeśli pani pozwoli, ja powiem coś do naszych oglądających i niestety będziemy musieli kończyć. Do tej listy oszustw, platformy oszustów, bo tak już wielokrotnie nazywałem Platformę Obywatelską, która nie zasługuje na używanie miana obywatelska, można by dolać niekończący się nepotyzm, korupcję, prawda, i zawłaszczanie naszego kraju tylko po to, żeby go wyprzedać w obce ręce. Ta lista nie miałaby końca. Dlatego prosimy państwa, aby państwo rozsądnie i sumiennie oddali głos na ludzi uczciwych i przede wszystkim odwrócili się od starego betonu. Bo ten beton naprawdę zabetonował nam już dostęp do wszystkiego.
Pani poseł, ja jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję. Było dla mnie wielkim zaszczytem być w tej telewizji. I bardzo panu dziękuję i państwu za uwagę. I oczywiście liczę na to, że uda się nam stworzyć nową elitę polityczną, która będzie rozumiała, co to jest interes narodowy. I oby było tam jak najwięcej młodzieży. Oby było tam. A wybory samorządowe pokazują, tak, że część młodzieży się przesuwa w kierunku PiS-u, że jest poraniona przez PO i przez tą całą sytuację. No i miejmy nadzieję, tylko chodzi o to, żeby się stało to jak najszybciej, bo każdy dzień przynosi ogromne straty w gospodarce i nie tylko. Nie tylko. Proszę państwa, dziękujemy za uwagę. Jeszcze raz dziękuję pani poseł. Dziękuję. Do widzenia, do zobaczenia za tydzień w środę. Jeśli nie rewolucja, to co? Mam nadzieję, że do tego czasu rewolucja nie wybuchnie. Do widzenia państwu.